zamkną limity. Proszę powiedzieć, czy to rzeczywiście jest realne, czy mamy na to pieniądze? Proszę Państwa, oczywiście pieniądze mamy, gdyż zakontraktujemy świadczenia i od 1 stycznia będziemy mieli wszystkie ośrodki. 2 stycznia być może zaczną się te kolejki. 1 stycznia na szczęście jest wolny. Przez cały czas miałem na końcu języka, że 1 stycznia na pewno problem się nie zacznie. Nie jest to raczej równoznaczne z tym, że kolejki znikną automatycznie. Tak naprawdę intencja była taka, żeby przy pewnym rodzaju schorzeń ułatwić i skrócić ścieżkę pacjentom, tak żeby jak najszybciej dostali kompetentną diagnozę, tak żeby jak najszybciej postawiono właściwe rozpoznanie i po to, żeby bez żadnej zwłoki mogli być leczeni w odpowiedni sposób. Taka była idea pakietu onkologicznego. Proszę powiedzieć, co z pacjentami z mniejszych regionów, jak na przykład tutaj z Radomia. Czy dla nich będą też jakieś ułatwienia? No bo niestety oni często muszą dojeżdżać po kilkanaście kilometrów do większych miast. Proszę Państwa, nie sposób tomografami objechać wszystkich miejscowości. Siłą rzeczy badania, które wymagają pewnego rodzaju kosztownego sprzętu czy zaplecza, muszą być rozłożone w jakiejś rozsądnej sieci w ośrodkach, które nie będą w każdej miejscowości. Jest to normalny kształt opieki zdrowotnej, świadczenia specjalistyczne są jednak rozmieszczone nieco rzadziej i do nich dostęp jest utrudniony, chociażby dlatego, że trzeba dojechać do najbliższego miasta, czy to powiatowego, czy innego, to już w zależności od tego, jaka specjalizacja. Podstawowa opieka zdrowotna powinna być jak najbliżej człowieka i to ona powinna kierować. To lekarz podstawowej opieki zdrowotnej powinien ocenić, jakie są potrzeby i pokierować dalej pacjenta. Diagnostyka może być przeprowadzana chociażby w każdym miejscu, gdzie możemy wykonać czy to kolonoskopię, czy gastroskopię. Oczywiście siłą rzeczy leczenie typu naświetlanie będzie odbywać się w tym miejscu, który dysponuje takimi możliwościami. Nie jest to tożsame tylko i wyłącznie z ośrodkami wojewódzkimi, bo tak naprawdę zaplecza powstają także w innych miastach. No, nakłada się obecna mapa województw, 16 na niegdysiejszą mapę, gdzie było 49 miast wojewódzkich. W jakiejś mierze, tak jak przynajmniej dostrzegam to na terenie województwa dolnośląskiego, gdzie do tej pory pracowałem, ta sieć w jakiś sposób się pokrywa z tą starą siecią, czyli z tymi byłymi szpitalami wojewódzkimi.